Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w serii Darmowe Gry na Steam. Tym razem jest to gra World of Tanks Blitz. I teraz tak, zanim zaczniemy omawiać tę akurat grę, umówmy, czym w ogóle jest World of Tanks Blitz i czym się różni od World of Tanks zwykłego. Otóż różni się tym, że jest to głównie Blitz, to jest wersja WOTA, World of Tanks, która jest na platformy mobilne, przenośne, tablety, telefony, inne takie tam gadżety, z tym, że jest możliwość właśnie grania na komputerze przez właśnie Steama. I właśnie Blitz umożliwia nam granie graczy PC-towym z graczami na przykład mobilnymi w tę samą grę. Gdzieś to się ustawia w ustawieniach, nie chcę teraz tutaj zbytnio klikać i szukać, ale to robię. Gdzieś jest taka opcja, że możemy sobie wybrać właśnie z kim chcemy grać, ale to nie jest teraz istotne. Zagram sobie jedną, dwie bitewki, bo mimo wszystko jest to darmowa gra na Steamie, więc skoro jest, to by jednak wypadało. Zagramy sobie może... Skąd ja mam taką premkę fajną? Nie wiem, to w ogóle ja mam konto połączone z moim kontem głównym WOTA, więc dlatego mam kredyty i złoto i jakieś tam wolne doświadczenia. A tu mam jakieś ulepszenia na tym drugim tierze. Okej. Aha, czyli mogę w sumie tylko iść dalej na inne czołgi sobie wziąć. No to możemy ciebie wziąć, potwierdzam. Chcę ciebie wziąć. Badaj, dobrze. Ale i tak ciebie nie kupię. Zagrajmy sobie tym drugim tierem. Czy tu możemy sobie zaznaczyć bitwa standardowa? Standardowa. To coś, jakieś opcje mamy? Nie mamy żadnych opcji. To jest umiejętność, którą rozwijasz. Aha, dobrze, dobra, rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale start. Gracza w kolejce 68, nawet dużo. Nie jestem pewien, czy gramy z mobilnymi graczami, bo nie wiem, jak się to ustawia, no ale to wielkiego znaczenia nie ma w zasadzie. Jest ten WOT jest ciut brzydszy od prawdziwego. Oj, nie to kliknąłem, upsi. Ale FPS-y są lepsze według mnie, no bo jak gra jest gorsza, no to tu widzicie, jakbym jechał, to jest tak jak w tym telefonie wszystko pokazane. Dobra, tylko ja nie gram, znaczy gram na full screenie w oknie, widzę. To mnie troszkę drażni, bo nie widzę dolnego paska mojego HP i tam jakichś innych pierdół, wy widzicie. Jezus, boty jakieś kupię. No. Jest minimapa, tu jest minimapa, my musimy zająć ten punkt tam, to czemu my idziemy tędy? Nie wiem, może ci gracze się znają bardziej, może. Aha, no dobra, znają się, bo rzeczywiście są inne czołgi tutaj. Oj, ten medium ma trochę przekichane. Tak, pobiłem się? Nie dobiję go. O, po polsku jeszcze mam jak ten czat. No dobrze, Chini tam jest. Więc też go sobie dojedziemy może. Dobrze, przeładujmy. Od przodu go nie przebijesz, chłopie. Dobra, mi fraga. Dobrze jest. Jedziemy dalej na kapa naszego. Znaczy na kapa. Gdzie są gracze? Oni tu za chwilę powinni wyjeżdżać właśnie gdzieś tutaj. O, właśnie tam. Musimy się schować i zapolować na tego tutaj. Wsiadło, ale nie miałem problemu do magazynka, cholera. Dobra, ten pad. Dobra, zlokowaliśmy sobie go, przez co będziemy do niego jakby celować i strzelać tylko w niego. Dobra, dojedźmy go. Ale to znaczy się obudzić trochę. Zksułeś mi fraga, lamusie. No ale cóż, i został nam tylko jeden przeciwnik, trzech przeciwników jeszcze. Ale ładnie ich rozjechaliśmy. Bo właśnie fraga, zdobyliśmy takiego entry fraga na samym początku
w trójkę, więc to nam dało dużą przewagę nad nimi. Odbiłem? Nie, przydałem nacisk na pysk. Dobra, ojej, się za bardzo tutaj przechyliłem. A i te 7 kart też padły. Widzicie, dość łatwo ich rozwaliłem. Easy. No i widzę, niszczyciel go tylko dobił. I mamy to, wygraliśmy cały mecz, koniec bitwy. Dziękuję bardzo. Co to jest? Stój, gdzie stoisz? Jakieś tu pierdoły podostawaliśmy, jakiś sklep, naciśnij przycisk, żeby... A, niezależnie na koncie premium, spadaj. Stój, gdzie stoisz? Aha, to są jakieś misje dzienne, no dobra. Zagramy sobie może jeszcze jedną bitwę. Tym czołgiem, całkiem spoko się nim grało. Więc myślę, że... Spoko jest. Również bardzo szybko szuka bitew, co jest według mnie ogromnym plusem. Co my tu mamy za czołgi? Trójki są u nich. 5 trójek. No cóż, jedziemy w tym układzie. Może się uda nie paść, bo na tej dwójce to widzicie, no. Na dwójkach to się łatwo strzelało w przeciwników. A na trójkach może być już gorzej. Dobra, oni mogą też jechać tędy, więc możemy się spotkać niestety po środku. Co w sumie nie jest dobrym wyborem na drugi tier, w sensie na mnie. No właśnie o tym mówię. Jest akurat trójka, również o której mówiłem. A więc sugerowałbym już... Wiecie, że się radio właśnie włączyło u mnie i możliwe, że będzie to wykrywało i muszę teraz cały czas mówić. Bo jakimś cudem radio się samo włączyło. Co jest chyba czymś dziwnym i niespotykanym na co dzień. No, no, nie przebijamy nawet. Nawet go nie przebijamy niestety. Kurde, no ja chyba muszę pójść to radio wyłączyć ZW. Jestem. Widzicie, taki ze mnie youtuber, że mi się nawet nie chce przerywać nagrywania. Przegrywamy? Tak, przegrywamy 2 punktami. Dobra, wolałem zjechać niż paść. Co jest raczej oczywistym wyborem. Tu mamy jeszcze te 15, które stoi bokiem. Już stoi przodem. Już stoi bokiem. Cymbał. Dobra, ty mnie olałeś. Oj. Oj. Odbiłem, dobra. O nie, dojeżdżę mi te 2. Jak to było? Na tym go nie pokonamy, to już zauważyłem. Dobra, padł jeden. A ja sam zostałem chyba, wiecie? I wybuchłem, no sam wszystkiego nie ogarnę. Niestety. Niestety, niestety. Ale zagram jeszcze jedną bitewkę. Kusimy zagrać tym czołgiem premium. Nie wiem co to jest. Kamuflaż coś tu nie. No. Ej, ale to jest za takie pieniążki. No to w sumie może być taki komu. A to jakie ładne. A czemu takiego nie ma w normalnym wodzie? Dobra, zagrajmy sobie z jakimś tam kamuflażem. Dobra. I zagrajmy tym trzecim tierem. To jest premka, więc powinno mnie rzucić właśnie na trzecie tiery max.
I właśnie tak rzuciło. Aby strzał był celniejszy, poczekasz koło co liczy się skurczy. No to też brzmi logicznie raczej. Co to za mapa jeszcze? To jest kopalnia i to jest mapa też zwykła. Znaczy zwykła w sensie, że też na normalnym bocie. Chyba tak. Dobra. No to jak to jest normalna mapa, to powinno być tak, że na górce też mamy przewagę. Więc pojedziemy. Aha, jesteś jednostrzałowcem, zadajesz, no nawet nie widzę ile damage'a. Ale jesteś czołgiem premium, więc spodziewam się, że powinieneś być mocniejszy, celniejszy i co ty właśnie odwalasz, gościu? Dobra, jeden gościu nam jedzie wodą, z tego co widzę. To reszta raczej górka niestety. A nie, drugi jest naprzeciwko, to są trzecie tiery, więc mniej trzecich tierów powinno być tutaj. Właśnie o tym mówiłem. O, zostałem wyspot... A, żarówę mam, fajnie. Dobra, ale oni nas szturmują lewą stroną. Warto byłoby tą lewą stronę również obronić. Właśnie przed nimi. Jest nasz. Stoi bokiem symbol. Dobra, padł. Dobra, schowiemy się. Są z tamtej strony, więc też ich tam nie widzę. Ty tam coś kombinujesz, chłopie. Wąska bym ci mógł zbić, ale nie miałem opcji zrobienia właśnie tego. Co ty tam kombinujesz, chłopie? Wyjedź do przodu. Dobra, już padniesz chyba. Tyle cię się dobiją. Właśnie tak myślałem. Dobra, zostało jeszcze dwóch przeciwników. No widzicie, ten czołg rzeczywiście jest bardzo fajny. Bije dość spory damage w dość niedużym czasie. Co jest raczej spoko wynikiem. Dobra, no to będziemy cię bić tu. Będziesz mieć słabe raczej. Bijcie go w tę górną płytę. No przecież on tam jest słaby, jak nie wiem co. Oni go przebić nie mogą nawet. Dobrze, ale dobijają niestety. Ale w bocie się nie liczą raczej fragi, tylko damage i spot. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Tak mi się osobiście wydaje. Bitewka całkiem spoko. No i co? Jeśli mam dać teraz wynik. A nie, jeszcze jeden został, gościu. Ty, a ja już... Ale w sumie mogę się z wami żegnać, bo właśnie on już padł. Jeżeli mam oceniać grę World of Tanks Blitz jako grę i nie patrząc na WOTA podstawowego, to jest to gra bardzo przyjemna. Jest trochę sztywne, ale pamiętajmy o tym, że to ma być głównie gra na platformy mobilne, przenośne, więc jak na takie mobilne i przenośne platformy jest całkiem spoko. Fajnie się strzela, system jest bardzo podobny do normalnego WOTA. System wybierania graczy również, system celowania, kontowania takich pierdół. I co, no jestem w stanie dać tutaj 9 na 10, myślę, że spokojnie, bo jeśli mam porównywać z prawdziwym WOTem, to do piętą nie dorasta, no ale mówię, pamiętajmy o tym, że to jest gra głównie na platformy mobilne, także mówię, mocne 9 na 10, myślę, jak najbardziej na tyle ta gra zasługuje. I to co, no najlepiej by się grało na telefonach. Ja też mam, patrzcie, World of Tanks, nie? Haha, World of Tanks, taki ze mnie fan World of Tanks, że nie grałem w WOTa od 2 miesięcy, tego normalnego. I myślę, że na telefonach grałoby też się spoko na jakichś nudnych wykładach, także no mówię, ostateczna ocena 9 na 10, warto pobierać. A ja się z wami w tym momencie żegnam, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Siemasz! Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.